Są wstępne wyniki sekcji 78-letniej kobiety, której zwłoki znaleziono wczoraj w mieszkaniu w Jastrzębiu-Zdroju. Jej wnuk po odnalezieniu ciała seniorki próbował targnąć się na swoje życie. Groził, że skoczy z dachu 10-piętrowego budynku. Kilkanaście godzin trwały negocjacje, które go od tego odwiodły. Sekcja zwłok kobiety została przeprowadzona dzisiaj przed południem. Jak poinformowała prokuratura, na ciele kobiety ujawniono rany szyi. Na razie jednak prokuratura nie chce udzielać więcej informacji w tej sprawie. Wiadomo natomiast, że prokuratura prowadzi obecnie postępowanie, które ma ustalić, czy śmierć kobiety ma związek z niedoszłą próbą samobójczą 31-letniego mężczyzny. Obecnie 31-latek jest pod opieką specjalistów. Nie wiadomo, czy prokuratura wystąpi o jego tymczasowe aresztowanie. Szybkie wyrażanie.